Hej, hej, hello, siemaneczko wszystkim, z tej strony Paweł, witam was ponownie w Falloutcie. Tak, dzisiaj tylko jeden odcinek, jak pewnie widzieliście, musiałem zakupić nową mysz, bo wcześniejsza sobie tak z dupy padła. Hey there, tough guy. If you're interested in making some easy scratch, my boss is putting together a crew for a new job. What? What's the job? You gotta get the details from Bobby, you know. Bobby No-No's in Good Neighbor. I don't know nothing else about it. Porozmawiaj z Bobby. O kurwa, dostałem nowego questa. Fantastycznie. Jak widzieliście, musiałem kupić nową myszkę, bo wcześniejsza mi padła. Dlatego macie unboxing jeden zamiast Fallouta. Ale to w sumie też fajnie. Dawno nie było, chyba na tym kanale jeszcze nie było żadnego unboxingu tak w ogóle. Były na wcześniejszych kanałach. Bodajże ze dwa albo trzy, nie pamiętam. Ale okej, okay, myszka na razie działa dobrze, działa fajnie. Guziczki wszystkie sprawnie działają. Dużo wygodniej leży w dłoni niż moje wcześniejsze Fortech. Tutaj widzę, jakaś radiacja chyba będzie. Założyłem też uniform Skrypty 114. Jest na razie tylko ocieplony. Później jak tam sobie wykupię zbroj mistrza, będę mógł wyższą rangę zbroj mistrza, będę mógł sobie dokoksić go i będzie jeszcze bardziej odporny na radiację i jeszcze bardziej odporny na... Nie wiem, te energetyczne jakieś chyba pociski czy coś, nie wiem, taki piorunek, nie wiem do końca co on oznacza. Ej, zaraz, a tu mam dwa wejścia, tu mam dwa questy ogólnie. Mam wejście na dole i na górze. O. To ciekawe, czy będą tu jakieś góle? Nie, na razie to są jakieś kości. Nie wiem, słyszę wieżyczkę pomocy. Gdzie ona jest? Tam jest, o tu. O, biegną mi gule, patrzcie na to. Może wieżyczka je dojebie. Dobra, a więc tak jak przypuszczałem, gule są. Wac. Takie dwie seryjki w niego. O, nie za. Kurwa, no. Gin. Kolejny. Słyszę drugą wieżyczkę. Ogniwo fuzyjne, co? Podrzucałem sobie parę rzeczy. Wcześniej jak byłem wy. Kurwa, coś tam na górze jeszcze jest. Jak byłem w mojej wiosce. Znaczy w mojej osadzie, wiosce, no nie wiem jak to nazywać. Byłem w mojej osadzie, to sobie porzucałem parę rzeczy. Co by mieć jakąkolwiek nośność. Tak. Muszę pododawać do ulubionych broni z powrotem, no. Fuck my life. Ulubione, snajperka gdzieś tutaj. Druga snajperka. To sobie wybrałem broń. Bronie krótkie. Muszę sobie gdzieś na prawo chyba bronie krótkie ustawić. Znalazłem też gdzieś lepszy pistolet od mojego. Ma większość tych bajerów dokokszonych. Dobra, to jest kropka 45. To też jest kropka 45. Aha, tylko ten ma mniejszą szybkostrzelność. Pistolet maszynowy, też znalazłem jakiś lepszy od mojego co miałem, także też fajnie, czekajcie, ulubione maszynowe gdzieś tu może. Strzelba, niech będzie, że tutaj. No i dobra, tak pi razy oko jest, nie? Wszystko, chyba wszystkie pistolety jakie miałem. Okej, no, chciałbym sobie zobaczyć tego jebańca. Oj, ma fajniuski celowniczek już w tym momencie. Nie mam do niego za dużo amunicji. To mnie trochę boli, bo go bardzo lubię ogólnie. Dlatego też, no niestety muszę używać tego. Czy ta wieżyczka była? Tam stoi. Tego bym sobie wziął, czekajcie, ten miał chyba największy damage.
No mnie to trochę jebie. To mnie denerwuje. No kurwa, giń. Nie wiem dokładnie, co jest strzelać, żeby ją to najbardziej zabolało. Okej, po wieżyczce. Czy to była gdzieś druga, czy mi się wydawało? Kapsel. Próbówka laboratoryjna. To mnie nie... O, pieseł. Dobra, nie slasz. Pieseł. No ale się nie mogę przyzwyczaić, że tutaj się rolką niestety nie zmienia broni. No dobra. O, oh, shit. Dobra. Trzeba było sobie radzić w taki sposób. No boję 5.56. Może się przydać granaty, oczywiście, jako koktajle, bardzo chętnie. Co my tu jeszcze mamy? Mamy. Czy to nie miało być gdzieś wejścia na górze? Czy mi się tylko wydawało? Wiem jedno. Użyję sobie antyrada. Co by tu sobie zeżreć? Robiłem kotlety z psa chyba, no właśnie. Już nie będę ładował na full, ale zawsze. Chyba muszę wejść jednak tam na dole po prostu. Nie wiem, po co mi to kazało wejść na górę wcześniej. Tu nic nie ma. Ja dalej mam dwa questy? Podążaj za sygnałem SOS, rozejrzyj się po środku gwardii. A tutaj mam tak jakby niezaliczone to podążaj za sygnałem SOS. Może jeszcze coś powinienem znaleźć do tego, nie wiem. O, sygnał alarmowy. No dobra, tam niżej. Nie wiem, czy on tu w ogóle będzie łapał ten sygnał alarmowy, ale dobra, niech będzie. Naokoło sobie przeleść. Jezu, te dźwięki czasami jak się po czymś przejdzie są przerażające. Fuck! Kurwa. Niestety. Kurwa, i co by tu zjeść teraz? Grillowany motorogacz. No, mina mnie jebła, no. Dobra, sygnał alarmowy jest gdzieś w tą stronę zdecydowanie. Chyba. Utracono sygnał. To nie w tą stronę. Gdzie tak jakby gdzieś tam na górze albo w środku. ...28%. No najwięcej było przy tych drzwiach chyba, nie? Właśnie, bo tutaj cichnie sygnał. Jeszcze zobaczyłem, przejdziemy w drugą stronę. Mogę tą minę w sumie chyba rozbroić. Patrzcie, rośnie. No, to ciekawe. Może tu? No. 34. O, chłop. Gdzie on jest? Co tam, piesku, znalazłeś? Co znalazłeś? Nie wiem, nic przy nim nie widzę. Dobra, zdecydowanie chyba tu muszę wejść po prostu.
tyle. No, dwa questy, teoretycznie dwa questy, jeden przy drugim, tylko nie, one teraz mi się trochę mieszają. Tak, musiałem wejść do środka. Nabój 38, pięknie. Mam kolejne drzwi. O, no kurwa, wiedziałem. No kurwa, umieraj, szmato jedna, ty. Jest, przytrzymaj go. No, 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 no. Chodź, 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 chodź. Pięknie będzie. Taki fajny walcik na zakończenie. Jeszcze ktoś tam się kręci. Drewniany klocek, to mnie nie interesuje. No i ten sobie mnie ominął tak po prostu. Chodź no tu, gulu. Pięknie, przedwojenne pieniądze, o jak miło. Bawełniane nicie, jakieś chochle. Tutaj jest holotaśma rycerza. Kapsel, ogniwo fuzyjne, automatyczny laser, pistolet, bojowy napierśnik. O, że lepszy od mojego. Uniform bractwa, czy on jest lepszy? Raczej nie. Zobaczmy sobie ten napierśnik z miłą chęcią. Gdzie to jest? Aha, jest na minus tylko z tym, ale plus na radiację i plus na odporność. A ja mam lekki ćwiekowany napierśnik. 11, tu jest 20, no to jest 15. To go sobie przyspieszymy. On jest jeszcze dobry na radiację, fajnie. Na pewno będzie się go dało ulepszyć. To już możemy. Radio. To możemy wyłączyć. Ekwipunek różności. To był Astlin. Jak to się włączało? A nie, czekajcie, to jest Holo Nieśmiertelnik, to nie. Holo Taśma. Gdzieś tu musi być jakiś klucz albo hasło, nie wiem, do tego terminalu. Bo ja się nie dam włamać w tym momencie. Nie dam rady się włamać w tym momencie, no. Gdzieś muszę sobie chyba hasło znaleźć, albo w tym pomieszczeniu, albo gdziekolwiek indziej. Bazony, popielniczki. Jezu, jakie tu wszystko jest rozpierdolone. Stający wentylator. To może mieć zębatki, to się może przydać. Szafki na akta. Może chociaż na około można to obchodzić. Maszyna do pisania. O, takiego czegoś jeszcze nie znalazłem. No dobra. Co my tu jeszcze mamy? Cewka przekaźnika mocy. Zrobiona szczotka. O, mięso kreto szczura, antyrady. Może z mięska uda nam się zrobić kolejny kotliety. Chciałbym znaleźć hasło do tamtych drzwi, ale nie wiem, czy mi się to uda. Laska. Czy mi się przyda laska? Długopis, wózek inwalidzki jakiś. Hasło funkcjonariusza gwardii. O, mówiłem, że gdzieś musi być hasło. Więc jeżeli chodzi o questy, jakby to była taka dupo lokacja, nie?
to zakładam, że no mógłby być z tym problem, ale jeżeli chodzi o to, że jest quest, to gdzieś musiało być to hasło. Tak więc czasami trzeba sobie poszukać. No i co, i tylko będzie tutaj otworzenie drzwi, a to się wszystko tak długo wczytuje. Hurra! Kurwa. Boli mnie trochę to, że mi się amunicja kończy. O! Kolejna lokacja jest za drzwiami. Czy ja się mam bać? Trochę cienko stoję z amunicją jakąkolwiek w ogóle. Znaczy trochę. Bardzo cienko stoję z amunicją. Dobrze, piesł go dobił. Perfekcyjnie się wręcz rzucił. Nabój 10 mm. Nabój kropka 38. A to takie przejście było. Kurwa, i kolejny loading. Zabiłem dwa gule i kolejny loading. Ale serio, mysz dużo lepsza. Jakoś tak lepiej reaguje to raz. Dwa jest... Serio? Gdzie on jest? Tu jest, kurwy syn. Skąd on wylazł? Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Kurwa mać, pomocy. Pistolety. Uzbrojenie. Czego mam najwięcej? No kurwa, to... A nie, to ma nawet dobrą szybkostrzelność. Nie wiem, ona... Kropka... 38, jakbym miał jakiś taki, wiecie, pistolet, to by było fajnie. No, mam 39 pocisków, to jest mało. A mam karabin szturmowy w sumie. Że to jest taki... Wow! Okej, okay. Nie wiem, znalazłem ten karabin. W sumie teraz dopiero. Trochę mnie dojebały te gule. Gdzie jest kurwa mięcho? Nie. Krowy liść, kukurydza. Gdzieś tu miałem jakieś takie... Takie coś, co daje dużo dosyć do mojego zdrowia. To daje tylko 5 latów i praktycznie całe życie mi powinno odbudować. Ale nie będę zużywał tej Nuka-Coli Quantum na razie. Dobra, nie wiem, zjem sobie to. Co tu jeszcze mam? Makaron z serem blanko. Nie, tu jest radiacja. To nie. Kotlety z psa. W ogóle trzasnę sobie jeszcze antyrada. Kupiące wiewiórcze kęsy. Okej, okay, powinno być w miarę pełne życie. Pies tam zadowolony z siebie w ogóle. Poczekajcie sekundę. Okej. Okay. Tak. Nie wiem, czasne sobie szybki zapis w razie czego oczywiście. Nabój 38. Może to jest kurwa jeden. Dobrze, Fuchs to mój pies. O chłop, bierz go. Nie wiem, czy ja go dobiłem, czy... On mu kark skręcił, mi się skończyła w ogóle amunicja już do tego, fajnie. Jest po prostu świetnie. Nie mam amunicji w ogóle, do niczego. Do tego mam parę ogniw, ale to ma, no mogę z tym chodzić, no. A to ma wolne przeładowanie znowu. Coś, co ma w miarę szybkostrzelność, no tutaj będę musiał walić z biodra. Ewentualnie z daleka. Bo no... Nie będę kurwa celował ze snajperki, wiecie, tak... Tak normalnie. Wojskowa taśma klejąca. Klej się przyda, klej jest spoko. Dobra, chyba trzeba przejść górą. Automat z papierosami pusty.
coś tu ciekawego znajdę. Amunicję bym chciał. Chciałbym dużo amunicji. Umierać. Nic, tylko drewniane klocki mają. No ja pierdzielę. Terminal administracji zbrojowni. O! Zbrojownia, co? Gdzie jest ta zbrojownia? Biurko puste, puste. Nieśmiertelniki, chuj, coś się może z nich wytworzy. Co to było? Potężna samoróbka, pistolet. Naboje 38, przydadzą się. To była ta zbrojownia? Nie, tu nie widzę żadnych drzwiczek. Gdzieś się musiały mi otworzyć drzwi, tylko ja nie wiem jeszcze gdzie. Tu nie. Włączmy sobie naszą zieloną latarę. No coś tu leży ciekawego. Antyradzik. Bardzo fajnie. Praca chirurgiczna. Z tego jest jakiś fajny kurna element, który się chyba często przydaje. Nie wiem, czy stal, czy aluminium. Ale coś się z tego uzyskuje. Wygrzew, radis. Popękana miska mi się nie przyda chyba. Później będę marudził, że nie mam ceramiki jakiejś, kurwa, nie? No. Tak też może być. Skąd ja wiedziałem, że on wstanie? A, coś mnie bije z bliska i to bardzo z bliska. Jezus Maria. Dobra, ten umarł. Nie to. Padł. Elegancko, mam jeszcze krytyka w razie czego. Krytyki zawsze trafiają, to jest fajne. Dobra, szybki save. Przeładujmy sobie. Co ty tam miałeś, gulu? Papierosa miałeś tylko. On może tu wejść? Czy chyba nie bardzo? A nie, mogą, dobra. To gorzej. No nie, świecący gul. Jeszcze tam gdzieś biega sobie. Ja chyba zabiłem wszystkich jego paziów. Nie, jeszcze jakieś dwa biegają. Kurwa mać. Nie lubię guli. Nie lubię guli. Puszka z pokrywką. To mi się nie przyda. Ja się gdzieś tam zawiesił. No tam ma jeszcze jakichś ziomków na dole. Pasowało... Serio. Uciekł. Wow. Kryt. Głowa. Akcja, kryt. No patrzcie, jaki on jest dopieprzony. Ziombel. Nie wiem, uciekam. Jezu, on tu jakieś fale robi radiacyjne w ogóle. To jakaś masakra. Co, on wszystko ożywił? Ała, teraz wszystkie gule mi tu świecą. Pomocy. Biją. Fuck my life, Jezus Maria, co tu się odpierdala? Uciekać. Szczerze, go jakoś tak konkretnie trafiał, co? Ten mi tu szarżują.
Tak, i one ożywają wszystko, jak on robi te fale. Czy wy to kurwa widzicie? Co on tu robi? Spadłem. Niedobrze. Tu na górze było fantastycznie wręcz. Muszę go ubić. Kurwa, muszę go ubić koniecznie. Bo nie przeżyję tego dłużej. No kurwa, gin! Jezus Maria. Dobra, padły. W miarę. Napromieniowana krew. Ło, materiał jądrowy. No, troszeczkę tu było ciężko. Że one ożywały, to już w ogóle. Gin, gulu. Serio, ile ich tu będzie jeszcze? Bierz go, ochłap. No, kurwa. Z biodra się ciężko tym strzela. Seriously. Wręcz tragicznie. Coś tu jeszcze biegało. Gdzieś. Nie, to jest ochłap. Tu coś jest chyba. Kurwa, gin. Kurwa, to już dzisiaj. A ja save'a nie zrobiłem. Dobra. Inaczej, będę musiał spauzować nagranie chyba. Tak jest, dobra. To ja pauzuję nagranie, rozpierdolę to jeszcze raz. I do was powrócę. Okej, dobra. Niestety przepadły materiały radiacyjne, bo go usmażyłem tym laserowym pistoletem. Ale chciałbym jeszcze raz tego rozjebać. On to jest jakiś taki przepotężny kolega. Wow, dobra. Uciekamy tu gdzieś, tutaj gdzieś, wiecie, żeby mieć jakiekolwiek pole do walki większe. Uciekaj! No uciekaj, kurwa, dlaczego on nie biegnie pod górę? Wiecie, on się z nim bawił tutaj w kotka i myszkę dosłownie. A nóż widelec może po prostu, kurwa... O, odpadły mu ręce, jak fantastycznie. Tylko zobaczcie, on się jakoś dziwnie leczy, co? Może wadsem. Niestety tym karabinem mogę tylko jeden strzał na wadsa zrobić i chyba teraz mogę drugi dopiero. O ile go w ogóle trafi? Pewnie, że nie. Kurwa, chciałbym mu tak w głowę przycelować parę razy, albo w nogach, nie wiem. Żeby upadł i nie mógł biegać. Ale on jest szybki, no. Dobra, władowałem w niego masę amunicji już. Teraz tego muszę zabić, po prostu muszę. Pięknie. Pojedynczy metalowy ochraniacz na nogę, jakiś dokokrzony. Na prawą nogę, 10% szans na rozbrojenie atakującego w zwarciu przy trafieniu. O. Dobra, jeszcze jakiś ghoul? Jeszcze jakiś ghoul tu jest. Ja sobie save'nę, tak w razie czego. To jest zdziczały ghoul wędrowy, to jest pikuś przy tamtych dwóch koleżkach. Melon, wódka, o, wódka. Coś jeszcze ciekawego? Budzik. To mogę wziąć. Z tego jest dużo fajnych części. Deska do krojenia. Puste lodówki. Owoc ora, marchewka. O, będzie zupa. Będzie zupa. Taca na lunch. Chyba nic specjalnego. Sporo tych guli tu było, nie powiem. Udziarki, szklanki. Kubki. Jakieś takie rzeczy. Przeszukaj. No kurde, że ten materiał jądrowy mi przepadł. Musiałem go usmażyć. Niestety. Wiem, że w tych gulach można je znaleźć. Więcej nie wiem, gdzie są jeszcze materiały takowe. Dobra, chyba muszę stąd wyjść po prostu.
Przynajmniej już jedną część, jeden quest mamy chyba zaliczony. Musimy go tylko oddać, a tamto się już tepniemy później. Tak po prostu. Tyle. A te świecące gule to nie powiem, są przejebane. Jak one jeszcze ożywiają te gule, co są martwe naokoło, tą swoją radiacją, to naprawdę są dopierdolone. Ej, tu jest jakiś terminal. Aha, to jest takie wyjście po prostu. Na chuj te drzwi bezpieczeństwa, jak i te gule i tak tam wlazły. Ja nie wiem. Czekajcie, co ja mam w tych questach w ogóle? Rozejrzyj się wokół instalacji satelitarnej. To sobie na razie odhaczę. Instalacja satelitarna gdzie jest? Tutaj. Sobie jeszcze trzasnę może z tym paczka jednego. Zapiszę sobie. O, i teraz będę mógł działać. Zawsze lubię wejść gdzieś wyżej, gdzie góle by miały problem dojść do mnie. Ale nie zawsze się tak da. To już sobie jakaś mucha lata. Pieprzone muchy, no. Dobra, idziemy. Ciekawe co tu będzie. Na pewno kolejne góle. Podążę za sygnałem SOS. Ok. Już tam widzę, że coś tam łazi. Pewnie, że super mutanty, no. Nie trafiłem. No już tu do mnie biją. Niedobrze. Nie, mam mutant, mięśniak, rzeźnik. Kurwa mać. No kurwa, mutogar jeszcze. No nie, no. Przyszły do mnie. Patrzcie na nich. Przyszły do mnie. Skurwibąki jedne wredne. Mutogary, pomocy. Jeszcze nie mogę się cofać. Ten ma jakąś bombę pieprzoną. Spierdalam od ciebie. Supermutant samobójca. Czy on zamierza tylko przy mnie wybuchnąć, czy co? Pięknie. Pięknie eksplodował. O, materiał jądrowy miał. Nawet dwa. Świetnie wręcz. Dobra, nie zrobili mi w miarę krzywdy. Zmarnowałem tylko kupę amunicji oczywiście. Są dość dokokrzone, na nie trzeba, wiecie, broń o dużej mocy. Mięso mutogara, to się przyda. Tutaj jakiś ziombel. Pa, ciekawe ile ich tam jeszcze jest. Nie ten ziombel, a tutaj padł ziombel, dobra. Przybiegło tu paru do mnie. Kość prawej stopy, nie, to mi się nie przyda. Dobra, czy ja sobie dalej mogę ich stąd jakoś snajpić? Aby mu to gary do mnie nie przybiegły. Kurwa no. Skąd tu błotniak? Tak po prostu. Błotniak mnie zaatakował. No nie wierzę w to. Dobra, który tu miał mało życia? Biegną do mnie jeszcze jakieś supermutanty. Wiecie, nie chciałbym tam iść do nich i mieć takich w zwarciu dosłownie, nie?
kurwa, coś mnie dojebało i to mocno. Dobra, strasznie mnie tu biją. Nie podoba mi się to. Jakie one mają zasięg w ogóle tych broni swoich? To jest niewyobrażalne. Dobra, tutaj sobie jakiś mutancik się zawiesił. Gdzieś tu jeszcze któryś biegnie. Kurwa, nie mogę go trafić. Coś mnie bije laserowo. Jezus Maria. Pan wyrwi flak. Kurwa, co? Serio? Boże, same problemy, no. Mam mięso butniaka, mam jakieś kotlety. Nieprzeładowane, no. Dlaczego? Gdzie on jest? Padł? Słyszałem jeszcze tu coś dużego. Łania mu to rogacza. Bożeś ty mój, wszystko mnie atakuje. Ja się tak nie bawię. Dobra, kolejny super mutant padł, to jest ważne. Zostało ich tu niedużo. A może i trochę ich zostało? Kurwo, umieraj! Dobra, padł. Nie wiem, czy nie lepsze będzie tutaj moje szopole oko chyba. Czekajcie, co ja tu mam z największym damage'em? No to ma większy damage. Ma mniejszą szybkostrzelność, ale większy damage. Dobrze, namierzyć sobie tylko jakiegoś typa i go kurwa próbować zabić, nie? No tu na górze chyba się czaiły. Gdzie one są? Tam jakieś łazi. Wiecie, to jest ten motyw, że one tam są. Tylko kurwa je wybić teraz. Bo jest ich tutaj troszeczkę dużo. Kurwa, umierajcie, no. No w ogóle obrywają ode mnie, czy nie? Tego nie jestem pewien. Jak podejdę trochę bliżej, to będę wiedział, nie? Tak, obrywa na szczęście. Kurwa, mutogar. Nie, tylko nie mutogar. Dlaczego? No, umieraj, mutogarze. Tamci jeszcze do mnie strzelają. Jak się przekręcił śmiesznie. Dobra, sokole oczko. Czemu one rzucają jakieś bomby w moim kierunku? To jest w ogóle... I jak oni je rzucają? Super mutant rzeźnik. Dobra, ten tu... Czy oni mają kurna grubasa jakiegoś, czy co? No napierdalają do mnie za to mówek. Jeszcze żebym ja ich trafiał. Patrzcie jak się ustawili.
No, umrą kiedyś oni? Czy jak są za tym płotkiem śmiesznym, to ja ich nie mogę ucelować, co? Nie, no dobra, mogę. Strasznie obrywam od ich kul. Coś tutaj jeszcze kurwa jest. Gdzie on tu jest? Tutaj stoi. Chyba nie mam punktów na to. To se rzuciłem prosto pod nogi. A nie przeładowany, no pewnie, że tak. Kurwa. Amunicja mi się kończy. To jest tragedia w tym momencie. Nie mam nic amunicji, zupełnie. Chyba trzeba wnioskować o odwrót. No, spierdalamy stąd. Nie dam rady im teraz. Muszę się dokoksić w amunicję. Nie, będę musiał jej poszukać, znaleźć, spróbować jakoś wytworzyć. Nie mam pojęcia. Kurwa, tam był jakiś przeciwnik. Nie mogę mieć przeciwników obok teraz. Żadnych. Spierdalamy stąd. Oddamy questa i zakończymy na dzisiaj. Boże, ile tam jest tych mutantów? Serio, bez dużej ilości amunicji i lepszej broni im sobie, z nimi sobie po prostu nie poradzę. Nie ma takiej opcji. Loadinguj się szybciej. Gro, halo. Największy minus Fallouta. Strasznie długie loadingi. O ile gra jest fajna i wciąga, o tyle te długie loadingi są denerwujące po prostu. Dobra, w miarę tu bezpiecznie, czekajcie. Żebym wiedział, do kogo mam podejść, nie? No, rozmawiaj. Were you able to clear out those ghouls? Halo. Ghouls that were giving you trouble. You did? That's great news, fella. You and the Minutemen have our gratitude and our support. Mamy wsparcie. No to super. Dobra, questik oddany. Porozmawiaj z Prestonem Garveyem. No tak, jeszcze do niego będę się musiał udać. Także dobra, no to ja już sobie zrobię teleporta tam do niego, a my sobie zakończymy. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Bye bye. Dzieje się, co się działo z tą krową? Patrzcie, co się z nią dzieje. Lewitowała przez moment. Zrobi to jeszcze raz? Nie, ona się tu kręci jakoś dziwnie. Dobra, trzymajcie się, bye bye.